Dzień dobry. Przyszłam w sprawie syna. Proszę pani, pani syn jest niezdyscyplinowany na lekcji. Jak? Pani syn jest niezdyscyplinowany. Jak? Głucha czy co? Pani syn robi co chce na lekcji. A pani chciałaby robić to, co on chce? No i w ogóle, dobrze, że coś robi. On nic nie nosi do szkoły. A nosi głowę na karku, proceł, komórę, scyzoryk i inne. Tego nie wolno. Chyba wolno, skoro nosi. Pani syn ma wszystko w nosie. O, przepraszam, wszystko to mu się nie zmieści. A w nosie to on ma polipy. Ja już nie mam czasu rozmawiać z panią, więc jakie podejmiemy działania, żeby zmienić zachowanie pani syna? Ja wszystkim zapomnę, co pani tu wygadywała. Nic mu nie powiem i nie ma sprawy. Do widzenia. Proszę pani, proszę pani. Jagoda, proszę do siebie. Powiedz mi, kiedy ty odrabiasz lekcję? Po obiedzie. To czemu nie masz zrobionego tego zadania? Bo jestem na diecie. O, cześć! Gdzie idziesz? Na wywiadówkę. Tak, ja też. Chociaż wiesz, mogłabym nie iść, bo ta moja córka to same szóstki ma. Moja też. Taki talent. Moja też. W olimpiadach pierwsze miejsca zajmuje. Moja też. A jakie ma osiągnięcia w sporcie? Moja też. Na pewno miską będzie. Moja też. Mamo! Mamo, pani mówiła, że ja nie jestem. Cicho bądź. Też ci się udała. A ty czego ryczysz? Bo pani powiedziała, że jestem na drugi rok. Cicho bądź.